Polacy to czasem jak coś zrobią, to już zrobią. Najpierw w 1920 roku nasi krótkofalowcy ogarnęli szyfrowane wiadomości bolszewików, co według niektórych historyków miało zasadniczy wpływ na wygraną wielką bitwę, która zmieniła bieg historii Europy. Później, w czasie II wojny światowej, przechwyciliśmy Enigmę i Ludomir Danielewicz w 2 dni ogarnął dokumentację techniczną tej maszynki. Dzięki temu złamaliśmy szyfry nazistów. W ten sposób drugi raz Polacy przyczynili się do pokonania wielkiego wroga w sferze informacji. Ludomir Danielewicz był polskim wynalazcą i radiotechnikiem. Urodził się w Kubaniu w 1904 roku, a zmarł w Londynie w 1971 roku. Jego ojciec był chirurgiem pracującym na terenie południowej Rosji, przede wszystkim w Kubaniu i Rostowie. Danielewicz podjął naukę w gimnazjum, jednak zmuszony był do jej przerwania z powodu rewolucyjnej zawieruchy, która miała miejsce w 1919 roku w Rosji. W związku z tymi wydarzeniami rodzina zdecydowała się uciec do Polski, gdzie Ludomir kontynuował naukę w warszawskim gimnazjum. Następnie podjął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. Od najmłodszych lat interesował się techniką radiową, w tym krótkofalarstwem. Niespełna w wieku 21 lat Danielewicz otrzymał złoty medal za stworzoną przez siebie krótkofalową radiostację. To było dla niego bodźcem do dalszego działania. Efektem tego było nawiązanie współpracy z Biurem Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Następnie otwarcie w 1928 roku wspólnie z bratem wytwórni radiotechnicznej AVA, zajmującej się głównie dostawami dla armii sprzętu nadawczo-odbiorczego. Ciekawe jest to, że w tym czasie opracował też pierwszy na świecie system, który umożliwiał zasilanie lotniczych radiostacji prądem zmiennym zamiast baterią. Danielewicz zasłynął także jako twórca Enigmy, która miała być odpowiedzią na niemiecką maszynę szyfrującą, oczywiście polskiej Enigmy. Prace rozpoczęły się w 1927 roku, kiedy na warszawskim lotnisku udało się przechwycić handlową wersję Enigmy. Wówczas Ludomir na przełomie 2 dni stworzył dokumentację techniczną tego urządzenia, co z kolei umożliwiło wykonanie jej kopii. Maszynę nazwano Lasida, a przy projekcie Danielewiczowi pomagali m.in. kapitan Maksymilian Ciężki oraz major Gwida Langer. Nowa maszyna umożliwiła złamanie niemieckiego szyfru w 1933 roku, który został zmieniony w 1938 roku. Pomimo zmiany sposobu szyfrowania, bracia Danielewicz w 1939 roku opracowali urządzenie, które umożliwiło deszyfrację nowego kodu. Nazwali je bombą. Niewątpliwie wynalazek Danielewicza walnie przyczynił się do zwycięstwa z nazizmem. Tym bardziej, że w tajemnicy takie urządzenia w czasie II wojny światowej były przekazane Francji i Wielkiej Brytanii, o czym do zakończenia wojny Niemcy nie mieli pojęcia. Czyli tak, nikt nie zdradził, informacja nie wypłynęła i tak to właśnie powinno wyglądać.